Siema, siema widzowie, na wstępie ważne ogłoszenie. Jutro w sobotę odbędzie się 12-godzinny stream przedłużany na moim Twitchu. Zapraszam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że miło spędzimy sobotę, a i może niedzielę i poniedziałek, no kto wie. A przechodząc do odcinka, przetestujemy dzisiaj klasę budowniczy. Klasa budowniczy, Velnum Mobile. Klasa szaleńczy budowniczy dzięki swojej inteligencji znalazł sposób na nieskończoną ilość wełny. 200 tysięcy monet, kupujemy i testujemy. Jeszcze z góry zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Bardzo mnie tym wspieracie i bardzo mnie to motywuje do dalszego działania. A więc dobra ludzie, klasa budowniczy, co to jest? Generalnie klasa budowniczy daje nam nieskończoną wełnę, jak nazwa mówi, bo jesteśmy budowniczymi. I jakie to tam w sumie profity daje? Może ty się z nich wypowiesz coś, bo dam ci coś tam powiedzieć w sumie, żebyś... Plus jest... No mów. Sniks mi się zaciął, okej, dobra. To idziemy w takim razie do akwa. Sniks się zaciął, okej. Profesjonalny youtuber, co to? Dobra, no to ja wam powiem ludziom. Jak widzicie, mamy 16 wełny i możemy sobie to używać po prostu w nieskończoność, więc pogu w sumie, bardzo pogu. No i sobie lecimy teraz do przeciwników. I na starcie klasa daje naprawdę duży profit, bo kupujemy 4 żelaza, to jest naprawdę sekunda, żeby to zdobyć. I mamy taką przewagę nad przeciwnikami, że mamy od razu wełnę. Od razu, tak jakby od razu. Dobra, żółci do nas lecą. To ja sobie tutaj szybciutko zginę. Coś takiego. Ja tutaj specjalnie zginęłem, nie żeby było hehehe. I lecimy sobie do żółtych od razu, tak o. Tyk, żółci to są jacyś, kurde, Lego, jakie gościu ma. Gościu ma w niku Lego, nie? No to gościa nie będę traktował powo. Że Lego fajne było kiedyś, ale dobra. Ale pogu, gram ze Snixem, a Snix się nawet nie odezwie na odcinku. Widzicie, jaki troll? Normalnie, Snix to jest troll, tak o. Gdzie jest ten... Aha, obaj zginali. Okej, okay. Idziemy jednak do Aqua, dobra. Chodźcie tutaj koledzy, final kille moje, no i Snix mi oczywiście kradnie final kille, nic nowego. Ja tu muszę wszystko robić, nawet się nie odezwie. Cię kradnie, nie odezwie się, no naprawdę. No i wyszedł. Aha, okej, okay. Zostałem wystawiony. Widzicie to? Jesteście naocznymi świadkami, zostałem w tym momencie wystawiony przez Snixa podczas nagrywania. Ja tu, ja wstawię odcinek. Widzicie, jak to się umawia z kimś za nagrywanie. Tutaj się to, chcesz grzecznie sobie nagrać film, a tu dupa, nie, po co? Tak naprawdę, no po co, nie? Dobra, walimy się tutaj z Cookie Seba. Walę mu strefę, gościu uciekł chyba. Co? Patyka użył. Skubany. Na wełnę kolega nie ma. Dobra. A już myślałem, że uciekł, ale dobra. Ograny chłop, ograny, tak o, dobra. Widzicie, to jest jednak skill. Dobra, ja sobie jednak samemu dam radę. Jest pogu. Lecimy, tak o. Ale... Początek arany był ze Snixem, ja gram solo versus duo, więc kurde, ta klasa budowniczy jest pogu, to wewnątrz mogę w ogóle wyrzucić, nie? Bo tak naprawdę mi tyle tego nie jest potrzebne. I sobie lecimy dalej do szarych, tak o. Dobra, tutaj sobie lecimy, bo oni lowy mają. O, zostaw mnie z tego miecza. Spokojnie, uspokój się. Ale miałem zawał. Weźcie taki zawał, nie no. Serio, z takiego miecza, tak biednego człowieka tutaj to? Nieładnie, imo, nieładnie, ale kurde, dałem jednak radę, więc pogu. Tyle wełny mi znowu nie potrzeba. Znowu biorę za dużo wełny. Serio, tutaj trudno się przyzwyczaić, że tu wystarczy troszkę wełny, a tutaj się bierze tak odruchowo dosłownie po prostu większą ilość, nie? Bo to jest tak, zawsze się kupowało tyle i tak się będzie brało przez jakiś czas. Dobra, bo ja zostałem sam na różowych. Oni beda nie mają, czyli tylko jeszcze ich muszę tutaj gdzieś złapać i w sumie pokonać, więc to jest do zrobienia, to jest bardzo możliwe, tylko muszę mieć no ciutkę farta i trochę skilla i no beda nie mam, okej, dobra. Ja jestem bez beda, czyli sobie musimy to ograć taktiko, czyli idziemy sobie tutaj, bierzemy emeraldy, żeby mieć speeda i to, okej. Lecimy sobie do zielonych i sobie kupię jakieś ulepszenie. Okej. Kupuję sobie szarpa, bo szarp się w sumie przyda. Mamy coś tutaj, jakieś temy. Mamy i będziemy mieli na prota pogu. Dobra, mamy prota, mamy szarpa. Biorę dużo tego, to jest mi niepotrzebne totalnie. To też jest mi niepotrzebne, to jest mi potrzebne, to jest mi potrzebne. Poty sobie wezmę i golema sobie wezmę i sobie jeszcze wezmę karaluchy. Dobra, gituwa, czyli mamy taki, taka możliwość wygranej. Milenka i Wiktoria, dobra. Byle nie były better ode mnie i będzie gituwa. I wygramy gierkę solo na dwa. Snix mi pomógł jedną drużynę wyeliminować, ale to tam tylko jedna. Dobra, tutaj mamy jedna kobita. Dobra, oddzieliły się chyba od siebie. Nie gadaj, że się oddzieliły. Dobra, nie tak do końca. Wow,
wygrałem na 2,5 HP. Dobra, Pogu, widzicie? Fajna klasa, dobra. Klasa 10 na 10, Imo. Bo daje fajną przewagę, jest fajna. I można zastąpić po prostu kupywanie wełny, czyli zbieraniem Irona. Daje nam tylko przewagę na samym początku. Co może być kluczowe dla niektórych, jeżeli ktoś ogarnia PvP. Jak ktoś nie ogarnia, to mu ta klasa nic nie da po prostu. Cena 200 tysięcy, myślę, że wystarczająca cena. Nie jest to za mało i nie jest to za dużo. Chociaż trochę trzeba zbierać te 200 tysięcy, ale moim zdaniem mega fajnie pasuje. Fajna klasa.